Lampira, a który uważa, że ten film obnaża bezwzględność komunistycznego systemu. To film, który opowiada o tym, jak komunistyczny system łamał kręgosłupy moralne ludzi w tamtym czasie. Film Macieja Pieprzycy otrzymał na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni Srebrne Lwy. To odwanach Polskie Radio. Największe lodowisko w Polsce na płycie stadionu PG Narodowego w Warszawie już działa. W ubiegłym roku odwiedziło je ponad 500 000 gości, w tym spodziewana jest większa liczba. Na gości czeka m.in. 5000 metrów kwadratowych lodu, czy lodowiska, w tym jedno połączone ścieżką lodową. To jest łączenie biomów, tak? Wyliczenie Jakub Opara, prezes spółki PL 2012, zarządzający PG Narodowym. Jest wiele astronomiczna. Trudnego do wyobrażenia. To, co będzie na przykład w Morzu Bałtyckim, przez dostanie się co? Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego. Wraz z ocieplaniem klimatu spodziewamy się ekspansji gatunków z południa na północ. Robiąc takie rzeczy, ułatwiamy niezmiernie te inwazje biologiczne. A inwazje biologiczne to jeden z głównych problemów, jeden z głównych powodów zanikania gatunków. Skąd inąd przybyła wymiotają konkurencję? Byłam w tamtym roku, znaczy 2 lata temu. No dobrze, ale cała z lodu, można zjeżdżać na pontonach. Same góry jest bardzo stromo, bardzo szybko, bardzo szybko. Ale na całe szczęście byłem już rok temu, więc nie bałem się. Zimowy narodowy jest zorganizowany po raz czwarty, będzie działał do 5 marca. Słowem szybko. A teraz czas na informacje sportowe. Polskie Radio 24. Ale to jeszcze nieważne, że trzeba właśnie wszystko. Sylwia Urban, dobry wieczór. 19-letnia Justyna Kaczkowska wygrała w Glasgow wyścig na dochodzenie podczas zawodów na Puchar Świata w kolarstwie torowym. To drugie zwycięstwo reprezentantów Polski w Szkocji. Przypomnę, że wczoraj pani Buczyński zwyciężył w sprincie. A dziś Kaczkowska miała najlepszy czas eliminacji. W finale pokonała francuską Elis Belsenet. Drużyna Brugbetu Termalita Niesiecza przegrała trzeci mecz z rzędu. Dziś w spotkaniu 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy uległa u siebie Koronie Kielce aż 1-3. Przypomnę, że zespół z Niesieczy był i wciąż jeszcze jest na czwartej pozycji w tabeli z 24 punktami, a Korona, która odniosła pierwsze zwycięstwo blisko 2 miesięcy, awansowała dzisiaj z ostatniego na 12 miejsce. Od 18 trwa mecz lidera tabeli Jagiellonii Białystok przed Piastem Gliwice. Po 78 minutach Jagiellonia prowadzi 1-0. O 20.30 rozpocznie się spotkanie prowadzącej w ekstraklasie Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin. Trener Lechii Piotr Nowak spodziewa się ciężkiego pojedynku, bo według niego Pogoń to świetny zespół. I bardzo ciężki będzie, pewno wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Po tych zwycięstwach widać, że prezentuje może na barki będą, może kontenery, a w ogóle towar popłynie rzeką, że to jest ekologiczne. To jest po pierwsze, jeżeli szacujemy Lechia Pogoń dziś od 20.30, a w spotkaniach 16. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej w Salmielec pokonała GKS Pyty 3-2. Wisła Puławy zremisowała z Sądecją Nowy Sąd 0-0. Pojniczanka wygrała z Wigrami Suwałki 3-2. Pogoń Siedlce przegrała z Miedzią Legnica 0-4. I Stomil Olsztyn pokonał Bytowię 3-1. Dwa jeszcze mecze Zagłębia Sosnowiec z Srobrym Głogów. Siatkarki MKS-u Dąbrowa Górnicza pokonały u siebie izraelski zespół Maccabi Haifa 3-0 w drugim meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie też wygrał MKS 3-1 i awansował do rundy trzeciej, w której zagra z czeskim Angelem Prosteju. A w ekstraklasie siatkarek Ostrowiec pokonało Muszczynianken 3-1, natomiast w ekstraklasie siatkarzy Kuklon Lubin przegrało ze Skrom Bełchatów 0-3 i Łucznicka Bydgoszcz wygrała z MKS-em Będzin 3-0. W ekstraklasie koszykarek Basket Gdynia pokonał MKK 7C 71-59 i Ostrowia przegrała ze Slęzą Wrocław 58-88. W ekstraklasie piłkarek ręcznych Olimpia Beskid Nowy Sącz uległa Startowi Elbląg 25-34, Piotrkowia przegrała z Zagłębiem Lubin 26-27 i KPR Jelenia Góra przegrał z KPR-em gminy Kobierzyce 23-28. Brytyjczyk Andy Murray od poniedziałku będzie liderem światowego rankingu tenisistów po tym, gdy do półfinału halowego turnieju w Paryżu z powodu kontuzji nie przystąpił jego rywal, Kanadyjczyk Milos Raonic.
finale paryskiego turnieju Brytyjczyk spotka się z Amerykaninem Johnem Isnerem, który w półfinale pokonał Chorwata Marina Cilicza 6-4, 6-3. Przypomnę, że przez ostatnie 122 tygodnie numerem 1 w światowym tenisie był Serb Novak Djokovic, dla którego ten sezon nie jest jednak udany. W Paryżu odpadł w ćwierćfinale. No właśnie. Ale profesorze, dlaczego nie kolej? Dlatego, bo kolej w tej chwili zresztą kolej mówi, że ona ma taką możliwość właśnie. Właśnie widziałem tekst pisany przez rzecznika kolei, gdzie on stwierdza wprost, że to jest dublowanie możliwości kolei, że przecież ten transport miałem przyjąć kolej. I porównywanie teraz argumentacja, że to jest transport ekologiczny, ten wodny, bo jest mniej emisyjny i tańszy niż tirowy. Nie ma sensu, skoro alternatywą, którą wszystkie kraje w tej chwili rozwijają, jest kolej. Ale mi się wydaje, że kluczowe pytanie, to jest pytanie, jak to będzie realizowane. Która przyszła z Narodowego Centrum Kultury dla pana Jana Wojciecha, ale rzeczywiście, jeżeli by to poszło do przodu, to jest ogromne przedsięwzięcie. To jest ogromne przedsięwzięcie. Przypuszczam, że jedna z większych, które się w ogóle właśnie tego rodzaju przedsięwzięcia, które się pojawiają się w Europie. Słyszałem o kosztach 80 miliardów, ale na zamówić to jest ten rząd wielkości, więc to jest bardzo dużo pieniędzy. Bardzo istotnym i te pieniądze się trudno wydaje. O czym świadczy to, że są takie opóźnienia w przypadku, jeśli chodzi o wiele podobnych budów, które były realizowane wcześniej. Jeśli chodzi o dwie pozostałe nominacje, to jest to kwestia niepokoju, niezłomnych i klęski. Naszej też rozmowy, ale wcześniej skrót informacji Radia Tok FM. Nagroda pewnie będzie musiał przejść bardzo istotne doświadczenia ze zmianą państwowej czy oficjalnej polityki historycznej, bo staje się, reklama. Dawniej był traktowany jako swego rodzaju festiwal opowy, promujący jednak inicjatywy pozbawione zazwyczaj mecenatu państwowego i mocnych środków. Teraz tego rodzaju inicjatywa na pewno będzie także musiała objąć bardzo dużo działań oficjalnych, działań mediów publicznych i tutaj trzeba byłoby wymyślić jakąś inną formułę. Dotychczas było to święto rzeczywiście takiego opu, takich działań niezależnych, ludzi, którzy pasjonatów, ludzi, którzy ryzykują własne środki finansowe, wchodzili w jakieś produkcje. I często były to produkcje niskobudżetowe, oparte na entuzjazmie. Bardzo często widać było niedostatek środków, no teraz te środki są kierowane bardzo mocne. I sam festiwal w tym roku był taką galą, wcale nie przemieniającą opu, wręcz więc jest to inicjatywa Alfa Gorliwskiego świetna, ale właśnie w związku z tym, że czasem małotę na domową kiełbasę, a czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Teraz ta świadomość, Polska Gunia zmienia się z każdym pogorem, a dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była Polska Gunia naszych czasów. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za 50 złotych, to opłać 1 grosz i odbierz książkę. Polska Gunia darowała okazję i jego wyjątkowe gości z ilustracjami Andrzeja Pongowskiego. Regulamin akcji w sklepach i na www.lidl.pl. Której wartości trudno przecenić, bo rzeczywiście te postawy Polaków, którzy ryzykują własne życie, chronili sąsiadów, zazwyczaj przy tym mainstreamowym opowiadaniu o Holokauście gdzieś znikały z naszego pola widzenia, a jest to rzeczywiście Sergiusz Piotrkowski, a Polska, z takiej tradycji są za odrzuceniem projektu Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzającego nowe zasady wyłonienia kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek ten będzie głosowany na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Wczoraj Sejm przeprowadził pierwsze czytanie kolejnego już projektu ustawy dotyczącego Trybunału Autorstwa Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa ma zdaniem projektodawców umożliwić sprawniejsze działanie Trybunału i też gwarancję rzetelnej procedury. Prezydent Obama nie wierzy, że szef FBI czymkolwiek usiłował wpłynąć na przebieg wyborów, jest porządnym człowiekiem i poważnym urzędnikiem państwowym, który chce postępować właściwie, powiedział w telewizyjnym wywiadzie Barack Obama. Komentarz: on wstrząsnął kampanią prezydencką Hillary Clinton, informując o wzrostu wynagrodzenia w pochodzeniach Fundacji
polsko-niemieckie pojednanie przeznacza na działalność charytatywną, bądź obecnie służącą pamięci, funduje rzeczy związane z rozbudową kościołów, kościołami, sanktuariami. No, jest to rzeczywiście coś niesamowitego. Gdy dostaliśmy jego dosję, to są atlety gigantów państwowych, które czasami coś przysponsorują, no to rzeczywiście to był taki ewidentny widok grosz i to zrobiło na nas bardzo duże wrażenie. Ale myślałem, że pan Czesław prezesem nie jest. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Jak można się też domyślać, posunięty w latach i też na zdrowiu pod upadku ostatnio, ale na galę obiecał przejść, więc będzie nowizowana narodem. Dołączył jego nazwisko w kategorii mecenas Zbigniew Banaszek. Tak, to jest przykład łączenia biznesów z dbałością o tradycję, bo jest to Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Łączy się to jest taka placówka historyczna, która także łączy się z działalnością usługową, ale tego rodzaju formy funkcjonowania, żeby do swojego biznesu włączać też elementy tradycji, żeby czynić z tego jakiś magnes, jakąś atrakcję czy wyróżnik, też są istotne i teraz pewnie będą coraz częstsze. No jednak taka nostalgia za kuchnią kresową, czy jakąś kresową obyczajowością, czy w ogóle sięganie do tradycji może być także jakimś nośnikiem atrakcyjnym biznesowo. 7 listopada człowieka jest ważniejszy. Zarazem Sławomir Mazurek zapewniał, że ministerstwo będzie działało tak, by zachować te wartości przyrodnicze, które się da zachować. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślali, że spodziewają się w związku z programem odtworzenia żeglugi śródlądowej protestów ekologów. Jednak jak zapewniali, liczą na skuteczny dialog i wzajemne zrozumienie. Czy nasza audycja jest takim małym kamyczkiem w tym proteście ekologów, można by tak powiedzieć, słuchając ze sponsorami, fundatorami, to właśnie są rzeczami. Ja jestem jedynym ekologiem. Tak, po dużej części spółki Skarbu Państwa. Są też osoby, które po prostu są autorytetami, bardzo interesującymi osobowościami, tak jak Czesław Bielecki, czy Sławomir Sęcziewicz, czy Krzysztof Czabański. Ludzie, którzy wymienią alkoholicznie, interesując na ludzie, którzy po prostu od lat zapierają głos, jeśli chodzi o polską tradycję i czynią to w sposób czasami niekonwencjonalny i nieoczekiwany. Czesław Bielecki jest jednak oryginałem, jeśli chodzi o rozmowy i wnosi na pewno bardzo ciekawy ton do naszych obrad, bo czasami potrafi zastosić zarówno swoimi nominacjami, jak i podejściem do tego, co jest zgłaszane i wydawałoby się, że jest pełen konsensus, a tymczasem Czesław Bielecki jest w stanie zupełnie przewrócić ten stolik i skłonić nas do innego myślenia. Zrobił się coś ważne dla kapituły, bo te przykłady, o których pan wspominał, pokazują, że dbałość o historię, dbałość o pamięć może przybierać w najróżniejszych formach. Bo z jednej strony mamy na przykład emeryta, który środki, jakie trafiają do niego z Fundacji Pojednania przeznacza na takie czy inne cele, z drugiej strony dużą spółkę Skarbu Państwa, potężnego gracza. Jeżeli ktoś chce połączyć, tak, znaczy okazuje się, że na razie, gdy spojrzymy na zarówno nominowanych, jak i wyciągów poprzednich trzech edycji, to faktycznie dominantą jest różnorodność. I teraz ta różnorodność też wyraźnie funkcjonuje i w zasadzie, ale kogo to trzeba wygrać, zagrać się przeciwnie. Tak, ale wyszło głosowania jest, nie ma tam parytetu typu, że umawiamy się, że bierzemy, nie wiem, jednego literata, jednego filmowca, jednego malarza, tylko rzeczywiście okazuje się w pewnym momencie głosowania, że entuzjazm do poszczególnych aktywności tak się różniczuje, że w rezultacie bez ustawek na zasadzie arytmetycznej dostajemy taki szeroki spektrum aktywności. Także to rzeczywiście podnosiliśmy w tym roku
przy tym trzeba powiedzieć wprost Państwu, że no, chociażby oprogramie Run for the Rivers, gdzie Niemcy i Holendrzy pakują miliardy euro w odtwarzanie naturalnych rozlewisk i w renaturyzację tak naprawdę fragmentów Renu, tam gdzie się jeszcze da, po to, żeby zabezpieczyć się przed powodziami, które teraz się zdarzają regularnie. Przecież oni żyją z powodziami, w tym krzewie, gdzie wszystkie rzeki przepływają. Znaczy teraz mówię o Holandii, ale i zachodnie, północno-zachodnie. Wydaje mi się, że to jest też sprawa właśnie, jak opowiadanie jest bardzo niewiele. Świetnie, to klaszczemy, ale to nie jest ten stopnie, prawda? Ten poszukiwany przez nas laureat. Takie zbiorniki przepływowe, to rzeczywiście tutaj rozstrzyga arytmetyka i jeśli chodzi o głosowanie, a to one w tych rzekach, kto zwycięża, to tutaj jest rzeczywiście... mają pełnić te funkcje. Panowie, jesteście przedstawicielami nauki inżynieryjnych, powiedzcie mi, bo ja to tak na polski rozum biorę, rząd próbuje sprzedać tę inwestycję jako wielofunkcyjną, energetyka, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przed suszą i żegluga. Czy to wszystko da się połączyć? Stosunek do tradycji. Co to znaczy aktywnie stosunek do tradycji? Między innymi to, że na nasz tygodnik od samego początku bardzo chętnie podejmuje takie sporne karty historii. No, mamy na pokładzie naszego tygodnika Piotra Zuchowicza, który zasłynął bardzo kontrowersyjnymi publikacjami na temat powstania warszawskiego czy polskiej czy polityki zagranicznej prowadzonej przez II Rzeczpospolitą. To jest czymś bardzo interesujące. Znaczy, chodzi o to, żeby ożywić tę historię. Można ożywić, stawiając jakieś obrazoburcze tezy. Na naszych warsztatach mieliśmy przedstawiciela ruchu turystycznego. On powiedział, że on chce rzeki naturalnej. On chce sprzedawać turystom Wisłę, jaką rzekę, dziką rzekę zdana w Wisły. Tak, na przykład, sądzę, że to z Konoru był takim przykładem. Turystyka wodna jest niezwykle ważna. Pokazujemy pewien mainstream, czy coś, co tam funkcjonuje w pamięci. A jednak okazuje się, że dzięki młodym ludziom, pokazaniu, że tam była młodość, była energia, trzeba sprawdzić, gdzie ostatnio byliśmy na wakacjach na kajakach, czy pływaliśmy w betonie, czy pływaliśmy na naturalnym wodzie. Kanały to niekoniecznie będzie bywa. Łączyć do popkulturę, przywrócić pamięci zbiorowej. Więc ten aktywny, to może znaczyć, jak się okazuje, bardzo dużo. Która nie była skaskadyzowana. Projekt Darka Malejonka, no to owe dziewczyny przecież wzięły sobie na warsztat sprawę, czy to panien wyklętych, czy przedtem, czy przedtem morowych panien, czyli tutaj związane z powstaniem warszawskim i pokazały, jak można kobiecym kobietą wrażliwością przywrócić, czy też wykreować zupełnie nową perspektywę patrzenia na historię. Zupełnie nową wrażliwość tam i przez wykonawczynie tych piosenek bardzo często sięgały do przekazów rodzinnych. Nie tylko szły do muzeów, nie zostawały tylko bryków z jakimiś historykami, ale okazywało się, że to było nieprzepartym argumentem w autentyzm, że dziewczyny śpiewały w historiach rodzinnych. To nie była polityka historyczna narzucona gdzieś tam z zewnątrz. To były po prostu rzeczy, które dotyczyły ich dziadków i mówię, gram rolę adwokata diabła, a jak pozwalamy i mówimy, niech rzeka się rozlewa, to też tam niektórym ludziom to szkodzi lub może szkodzić. Tak obchodzi przeczytnego człowieka, czy żadnego prosta, czy meandruje? Docierania do prawdy o tamtych latach jest kapitalny wtedy, kiedy on jest filtrowany przez pamięć rodzinną. Bo on wtedy jest nieodparty. To nie jest tak, że żołnierze wyklęci, że się wymyśla, że teraz będziemy grali na żołnierzy wyklętych. Tylko nagle, jeśli w pamięci rodzinnej okazuje się, że który bywał na Wigilii, w zasadzie bywał tylko dlatego, bo udało mu się uciec z rodzinnego sowieckiego więzienia i dlatego był bohaterem, może być bohaterem wspomnień dzieciństwa, no to wtedy to już nie dyskutujemy, czy to jest polityka narzucona, czy nie, to po prostu jest kawałek też rodzinnego przekazu, po prostu historia wpisana w konkretne życie. Udokumentowana tym, że to przecież wujek Jasiowy, a nie jakaś postać, jakiś manipulator, to koszty społeczne. Będzie zalany fragment sadu, będzie być może zalane pole, ale patrząc na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe większych miast w Wilnie, czy generalnie w takich bardziej ekstremalnych przypadkach, jest to reakcja świeżych miast i w tym projekcie Panie Wyklętych. A przecież jeśli chodzi o Wołyń, sprawę Wołynia, to też jest historia, którą ja nie dawno poznałem, bo ja jestem z wykształcenia ekologii. Jest pamięcią rodzinną. To nie jest to,
innych elementów ekosystemu. To jest, węgorz jest to jest funkcja gatunkiem drastycznie, krytycznie zagrożonym. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, bo spotykacie go głównie na talerzu pewnie. To jest taki symbol polskiego bogatego stołu. To jest gatunek, mówił Andrew Kerr, szef takiej Sustainable Eel Group, organizacji międzynarodowej, która próbuje ochronić i przywrócić nam węgorza. To jest gatunek bardziej zagrożony niż panda, niż tygrys. Gatunek, którego populacja zmalowała, mówimy o węgorzu europejskim, na kilku... Do dziesiątych części procenta pierwotnej populacji, tak? Od 99,6% uzanotowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Przyczyna główna, teraz już nie ma wątpliwości, to jest domowanie, rodzenie rzek, bo węgorze nie mogą, dorosłe węgorze, po pierwsze młode węgorze nie mogą wejść w rzeki, gdzie spędzają większość, a dorosłe, jeżeli już tam wejdą, albo nawet nimi zarybimy, to nie mogą wrócić przez te zapory. Swoją wędrówkę przez ocean, żeby się rozmnożyć i odbyć na rogu. Przypuszczamy, że w Polsce te sumy były szlachetne, ale to, co jest najbardziej szokujące w tym, to fakt, że to był potwornie powszechny gatunek. Węgorz stanowił niegdyś 50% biomasy wszystkich ryb w wodach śródlądowych Europy. 50%. To był najpowszechniejszy gatunek ryby, którego teraz właściwie nie ma. Cały węgorz, którego my mamy w naszych wodach, pochodzi z zarybień, z młodych węgorzy odławianych w okolicach Wysp Brytyjskich albo w ujściach rzek. Więc to jest potworna eksterminacja, której przyczyną są, jest grodzenie, tamowanie rzek. Ale ja jeszcze tylko o jednym aspekcie zaraz się czas skończy, nie chcę zagadać Państwa. To, co dla mnie jest niezmiernie ważne i o czym się też nie mówi, skutek kanalizacji i uproszczenia ekologicznego rzek, to jest utrata ich zdolności do samooczyszczania. Rzeka naturalna potrafi oczyścić większość, dużą część azotanów, fosforanów, które spływają z krajobrazu. My potwornie nawozimy nasze pola, przenawoziliśmy tą planetę i skutkiem są zachwyty sinic, eutrofizacja Bałtyku, która powoduje, że jest tam coraz mniej ryb, że rybactwo w Zatoce Puckiej nam podupada. Znaczy, zdaniem pana, po prostu rzeka tak przekształcona będzie rzeką o wiele bardziej trudną. Będzie rzeką, będzie trudną, nie będzie powodowała, nie będzie również powodowała postępujące zanieczyszczenie Bałtyku. Utrzymanie takiej rzeki jest dużo droższe przede wszystkim niż rzeki naturalnej, bo przy całym wysiłku, który taka rzeka naturalna niesie pod kątem powodzi, o takich aspektach w zasadzie nie mówi się, a wydaje mi się, że jest to warte poruszenia, właśnie pod kątem ekonomicznym, bo to nie wszystko da bardzo precyzyjnie, bardzo ładnie ryzykiem. Te bariery, pewne prace, pewne analizy były wykonywane. Ja znam pracę, którą była w Uniwersytecie Warszawskim w 2007 roku. Natomiast odpowiedź na temat odpowiedzi, i tam była zespół profesora Szlecza. Tak, było powiedziane, że potencjał Odry jako drogi wodnej jest zdecydowanie przeceniony. Jeśli chodzi o sprawy związane z finansowaniem, było już przewidziane w ramach programu dla Odry 2006, bo taki program był wtedy realizowany. Jest niska. W każdym razie jest cały szereg uwag, które wymagają daleko idącej ostrożności. Jeśli chodzi o bardzo trudno je wyciągać na podstawie. Nawet ten projekt, pomysł jest w ogóle pójścia tak daleko z tak dużym programem ma niby więcej niż pół roku. Prawda, więc na pewno jeszcze wiele rzeczy trzeba dorobić, żeby w ogóle coś można było powiedzieć, na ile wiążą się z pewnym ryzykiem zawodowym. Ja osobiście uważam, nie znam na zdanie, ja osobiście uważam, że tak wielkie przedsięwzięcia są niesłychanie ryzykowne. Są bardzo przedsięwzięcia. Profesor Rytony, po prostu może się zdarzyć wiele rzeczy, których nie jestem kampanię wyborczych. To wiem, że osoby, które się angażują bardzo mocno po jednej ze stron, mogą nagle mieć parę lat wielkiej nieobecności w mediach. Mimo, że mogą się pocieszać, że to jest... Mogą sądzić, że mają wielki talent. Bo mi się wydaje, że zapominamy o tym, o czym pan profesor w trakcie rozmowy mówił wcześniej, słyszałem. Zapominamy o niepewności. Wiele programów takich inżynierskich jest nastawionych na wprowadzanie działań technicznych do innych rzek. Zakładają, że robiąc A, będziemy mieć B. Wszystkie działania środowiskowe związane z rzeką naturalną czy przekształconą muszą uwzględnić czynny
czym niepewności związanych z oceną przepływu, z oceną procesu fizjologicznych ze zmianami klimatu. Również rośnie ze zmianami klimatu, przecież wzrost wodopadów będzie coraz mniej równomierny. Tak jest, tak jest. Wszystkie prognozy mówią o tym, że będzie padało w skali roku mniej więcej tyle samo, ale będzie dużo więcej opadów ekstremalnych, dużo dłuższa kryzys. Czyli z tą planą przywrócenia żeglugi śródlądowej na rzekach badań dają obecni rządzący? Albo, że nie, mnie to nie będzie w jakiś sposób stygmatyzowało, że jestem po tej albo po tamtej. Tak, że to stoi na środku zbadana, żeby można było wciągać w ten świat po prostu. A panowie? No, ja jestem tradycyjnie przeciwny drastycznym zmianom. Jestem za przywracaniem żeglugi tradycyjnej, żeglugi w niewielkiej skali i turystycznej na rzekach, bo to jest fantastyczna sprawa i musimy promować nasze rzeki. To na pewno. I czasami wspieram się z ludźmi, którzy pracowali przy udziału powstania warszawskiego, gdy oni powstanie warszawskie, kult powstania, czy pamięć powstania, przecież sprawiają temat, co dzieje się z żołnierzami wyklętymi, mówiąc, że o ile powstanie można sobie wyobrazić jako pewien projekt uniwersalny, który łączy społeczeństwo, to żołnierze wyklęci to społeczeństwo dzielą. Oczywiście, no to ale nie widzę, nie zostałem przekonany, że transport towarowy profesor zwyczajnej polityki warszawskiej, pan Wiktor Kotowski, habilitowany Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Zagłuszony Mokradow i dr Mateusz Grygoruk, hydrolog Leskiego. Dziękuję. Żegnam się z Państwem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. A przypomnijmy, uroczysta gala wręczenia Nagrody Strażnej Pamięci 2016, 7 listopada na Zamku Królewskim. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Nie ma co płakać nad pękniętym ekranem. Kupując MediaMarkt, który nowy smartfon lub tablet. Pamiętaj o usłudze montażu folii lub szyby ochronnej. To zamiast płakać po szkodzie, lepiej chronić zawczasu. MediaMarkt. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i LED. Super, niski cena. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. Polecam Protezix krem mocujący za OSM. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zabiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie ciąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj we wtedy o Protefix krem mocujący z aloesem, jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Zapowiada ułatwienia dla polskich rolników. W Rydze odbył się szczyt przywódców 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Prokuratura i Ministerstwo Zdrowia wyjaśniają sprawę tragicznego porodu w szpitalu w Starachowicach. Papież spotkał się z przedstawicielami tzw. ruchów ludowych, a politycznych organizacji walczących w 60 krajach o dom, pracę i ziemię dla wszystkich. Ewa Borowiecki, zapraszam. Pekin zapowiada ułatwienia dla polskich rolników. To jeden z efektów szczytu przywódców 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, który odbył się w Rydze.
Rydza. Wzięła w nim udział premier Beata Szydło. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że w czasie szczytu przyjęto odpowiednie wytyczne. Jest tam m.in. mowa o eksporcie polskich produktów rolnych. Tak zapowiedziała minister, która przyjechała do Burzyna, by opowiedzieć o polityce prorodniczej rządu. Usłyszeliśmy wyraźną deklarację, że ten proces będzie usprawniony, bariery będą znoszone po to, aby polscy rolnicy mogli efektywnie w większych ilościach sprzedawać swoje produkty właśnie w Chinach. Z wytycznych przyjętych w Rydze znalazł się też zapis o utworzeniu w Polsce sekretariatu do spraw morskiej, koordynującego współpracę 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w tej sferze, poinformował Rafał Buchanek. Będzie to instytucja, która będzie niewątpliwie sprzyjała do aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego, do uruchomienia de facto nowego kanału komunikacyjnego pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami. W czasie wizyty w Rydze oprócz udziału w szczycie premier Beata Szydło odbyła także kilka spotkań dwustronnych z szefami rządów Chin oraz Łotwy, Serbii i Chorwacji. Spotkała się też z przedstawicielami mniejszości polskiej na Łotwie. Sterowiskim szpitalu, w którym jedna z pacjentek urodziła martwe dziecko, rozpoczęła się kontrola ministerstwa. Do szpitala ma przybyć również wojewódzki konsultant w dziedzinie ginekologii. Pacjentka miała zostać pozbawiona wszelkiej opieki, a poród odbyć się na podłodze. W trakcie dyskusji Konstanty Radziwiłł zapewnił, że jeśli część medialnych doniesień okaże się prawdziwa, winni sytuacji poniosą odpowiedzialność. Wyjaśnimy tę sytuację tak, jak to tylko się da, w każdym szczególe. A jeżeli się okaże, że są osoby winne, to na pewno będą wypełnione konsekwencje. W zależności od tego, czy to będą lekarze, pielęgniarki, położne, organizacja szpitala, wnioski będą stosowne do tego. Te kontrole mają pokazać, jak to było naprawdę. Sprawą zajęła się również miejscowa prokuratura. Papież spotkał się z przedstawicielami tzw. ruchów klubowych, a politycznych organizacji walczących w 60 krajach o dom, pracę i ziemię dla wszystkich. Było to już trzecie takie spotkanie, to w ubiegłym roku odbyło się w Boliwii. Franciszek postanowił wezwanie do stworzenia ludzkiej alternatywy dla globalizacji obojętności. Będzie to możliwe, przypomniał papież, jeżeli gospodarka służyć będzie ludziom, jeżeli zbuduje się pokój i sprawiedliwość i bronić będzie się Matki Ziemi. Realizacji tych celów nie przyniesie nawet 1000 konferencji, zauważył papież. Trzeba je wypracować, podejmując akcję przemian. Chodzi o przemianę, dodał, która będzie w stanie obalić prymat pieniądza i przywrócić centralne miejsce osobie ludzkiej. Kto rządzi za pieniądze? Jak rządzi? Liczem strachu, nierówności, przemocy gospodarczej, społecznej, kulturowej i militarnej, która rodzi większą przemoc. Najlepszym lekarstwem na strach, stwierdził papież, jest miłosierdzie, lepsze od antydepresantów, skuteczniejsze od muru, od krat, alarmu i broni. Jest za darmo. Osobę do przysiadu do schroniska będę mieszkał na jakiejś ciepłym sypie, gdzie jeszcze mam bardzo fajną opiekę mieszkańców danej klatki schodowej. Sztab francuskich sił zbrojnych jest niezadowolony z kosztów bombardowań w Iraku i Syrii. Naloty trwają w dzień i w nocy. Paryża, Mark Brzezinski. Francuskie samoloty zrzuciły na pozycję dżihadystów w Iraku więcej pocisków niż w czasie operacji w Libii w 2011 roku. Do tego dochodzi koszt bombardowań celów państwa islamskiego w Syrii. Od 2 lat 12 myśliwców bombardujących zrzuciło 1600 pocisków. Według autora raportu w tej sprawie przedstawionego przed Komisją Obrony Zgromadzenia Narodowego szefa sztabu francuskich sił zbrojnych generała André Lanata, to jest bezprecedensowe wydarzenie w historii armii tego kraju. Co więcej, pozycje dżihadystów ostrzelano 2000 rakiet typu powietrze-ziemia. Dla porównania Brytyjczycy użyli 2000 pocisków, a Amerykanie 20 000 bomb. We francuskich magazynach nie brakuje amunicji. Problemem jest użycie jej do operacji poza granicami kraju. Armia domaga się większego budżetu. Pocisk rakietowy przenoszony przez samolot Rafał kosztuje 200 000 euro, a wystrzelony z krążownika ponad 500 000. Jednego dnia w Syrii wysłano ich 70. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie duże z mocnymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie oraz okresowymi opadami deszczu, w sudetach opady śniegu i śniegu z deszczu, opady śniegu pojawią się w termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5, na zachodzie, południu i nad morzem. Opady deszczu przejdą wieczorem, opady deszczu ze śniegiem. Temperatura przeważnie od 5 do 9 stopni.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz żel dowodzę domestos. 1 litr, tylko 5,99. Tak, jedynie 5,99. A proszek do prania E, 5,25 kg, aż na 70 gram. Tylko 21,99. Jedynie 21,99. Taka okazja na proszek E to wybiera wszystko. No w każdym razie wszystko. Sprawdzi się w praniu. Środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz w Lidlu. Lidl. Coś nowego. Społecznymi konsultacjami dla naukowców. Media Expert. No, wiemy, wy naukowcy mówią nam różne ważne rzeczy, ciekawe, fascynujące. Staramy się to Państwu czasami nawet jakoś tak przybliżyć ludzkimi słowami i staram się być tym przekaźnikiem między naukowcami a społeczeństwem. Ale jak się okazuje, naukowcy potrzebują też informacji z drugiej strony. Potrzebują informacji od społeczeństwa. Jak to działa o tym za moment? A najpierw jeszcze nasze stałe adresy internetowe. Nasz prewencyjny magazyn Focus. Zapraszam na swoją stronę Focus. Państwo znajdą dodatkowe informacje powiązane z naszą dzisiejszą audycją na stronie radio TOK FM, tokfm.pl. Oczywiście znajdą Państwo odcinki archiwalne. Polecam dział archiwum i aplikację mobilną. Mieliśmy audycję m.in. o popularyzacji nauki, o otwartej nauce. To są tematy bliskie temu, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Gdyby Państwo chcieli do nas napisać, człowiek2.0@tokfm, adres mailowy, otwarty na sugestie, propozycje, uwagi. A tak, że nasza strona na Facebooku, ponad 10 tysięcy fanów, bardzo mi miło, zapraszam nowych. Podwiedzasz prowadzący tam www.człowiek.net. Wszelka interakcja mile widziana. Wracając do naszego tematu, konsultacje naukowe dla społeczeństwa, czy konsultacje społeczne dla naukowców. Dzisiaj ze mną w studiu dr Beata Futeralska z Instytutu Technologii i Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. Mateusz Pawełczuk z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. I Mikołaj Pyczak z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Polskie Radio 24. Sama idea mnie zaskoczyła trochę, bo oczywiście mamy takie pojęcie o naukowcach, oni są trochę z innego świata, że siedzą w tych swoich laboratoriach, nad czymś tam pracują i nie wiedzą, jak wygląda prawdziwe życie. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie taki film Independence Day, gdzie była cała ekipa zamknięta gdzieś tam właśnie głęboko pod ziemią, bo badali UFO i nie wchodzili zbyt często na powierzchnię. To o to chodziło, tych naukowców wyciągnąć z laboratoriów i jakoś ich ucywilizować, jakoś ich skontaktować z nami. Myślę, że to już ten trend jakiś czas trwa. Jak czas jakiś tam świat nauki zrozumiał, że badania, które prowadzą, które mają być prowadzone w przyszłości, powinny odzwierciedlać istotne, realne potrzeby obecnego i przyszłego społeczeństwa. Tak? Stąd też coraz częściej naukowcy w rozmaity sposób sięgają w stronę nas, ludzi, tak, próbując się dowiedzieć, jakie mamy potrzeby, ale też zachęcić, pokazać, w jaki sposób prace naukowe są prowadzone i w jaki sposób może być to ciekawe, interesujące dla zwykłego człowieka. No to jest tak, że oni noszą jednak oddalenie od tego społeczeństwa, są tacy ci, są jacyś inni, że musimy ich kontaktować, no nie powiem na siłę, ale w taki sposób bardziej systemowy. Wydaje mi się też, że to jest jak w przypadku każdej grupy, która się w czymś specjalizuje, że te osoby zaczynają zamykać się w swoim gronie, wjeżdżają na pewno tak naukowcy na konferencję i budują swoją siatkę znajomych wokół tego. I człowiek jako społeczna istota ma tą swoją siatkę znajomych zamkniętą wokół tej jednej swojej specjalizacji, to nie jest tak, że oni są jakieś dziwni, gwałtowani przez swoją inność, tylko przez to, że dobrze dogadują się z ludźmi swojego środowiska i dlatego zaczynają się tym zamykać, podobnie jak na przykład lekarze. No tak, czyli mają swój własny język, którego inni nie rozumieją, mają swoje własne wrażenia dowcipy, mają, powiedziałbym, też specyficzne czasami styl bycia, ale jednak też trochę miałem wrażenie, że może kiedyś tak już była taka trochę bardziej pasująca do rzeczywistości, a teraz oczywiście są różne specjalizacje, są tak są wąskie, w naukowcy się ze sobą wzajemnie nie dogadują często, bo jeden zajmuje się chemią fizyczną, to nie fizyką i już nie są w stanie znaleźć tego wspólnego mianownika, więc może to dlatego jest taka potrzeba, żeby jeszcze bardziej zintegrować ze światem. Na Europę i tutaj w przypadku naszych instytutów, które ja reprezentuję, myślę, że my się uczymy kontaktu też z innymi środowiskami. Ja chciałabym tutaj podać przykład, może nie obywateli na początek, ale przemysł mówi innym językiem niż
również naukowcy i my się tego uczymy i współpracujemy z przemysłem. Natomiast rzeczywiście to my nazywamy ich zwykłymi obywatelami w tych naszych projektach. Po angielsku citizens to jakby brzmi lepiej, tak? Natomiast musieliśmy się nauczyć, realizując takie projekty, sposobu mówienia do zwykłych ludzi troszeczkę w inny sposób, wyjścia poza swoją zwykłą terminologię. No nie jest to zawsze łatwe, ale udaje się i nasze doświadczenia pokazują, że jednak obywatele czy zwykli ludzie powiedzmy chcą wiedzieć jednak, jakie są najnowsze osiągnięcia naukowe, co się dzieje. Jeżeli mogą jeszcze w tym jakoś uczestniczyć, to z naszych doświadczeń wynika, że wielu z nich jest zadowolonych i chciałoby w tym procesie też dalej uczestniczyć. Może sama nazwa konsultacje społeczne jest już troszeczkę ograna i wszędzie teraz są konsultacje społeczne i ludzie nie natomiast być może już zbyt długo słyszymy to sformułowanie konsultacje społeczne i na przykład my w naszym projekcie zapraszając osoby musieliśmy mówić im, co się będzie działo, niekoniecznie nazywać to hasłem właśnie konsultacje społeczne. A jak to nazwać w nazwie to się nazywało konsultacjami, natomiast generalnie dzwoniąc do ludzi mówiliśmy, zależy nam na tym, żebyście powiedzieli, jakie jest wasze zdanie na ten temat i jakie są wasze opinie, ponieważ my w naszym projekcie Simulact chcemy dać rekomendacje dla Komisji Europejskiej, jakie badania powinny być finansowane w przyszłości ze środków europejskich, ponieważ wszyscy jakby składamy się na te środki. Jest w naszym interesie, interesie wszystkich nas i zwykłych obywateli, jest to, żeby mogli decydować o tym, na co te środki będą szły. Więc jakby tłumacząc im w ten sposób, znajdowaliśmy ich zainteresowanie tym tematem. Natomiast samo sformułowanie konsultacji społecznej nie było powiedzmy, tak przyjmowane zbyt ochoczo. Dobry wieczór, Weronika Wakuska, to jest audycja Między Krokami, a zamiast studiu już Jerzy Ilger, redaktor naczelny Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Dobry wieczór. Sztokholm, rok 1985, dwóch dziennikarzy, bardzo przestraszonych, bardzo niepewnych, ale też bardzo podekscytowanych. Rozmową, która wywarła na nich wielkie wrażenie, a dla mojego gościa będzie najważniejszą rozmową w jego całym życiu. Rozmowa będzie z reżyserem Andrzejem Tarkowskim. Rozmowa przygotowana w późnych godzinach nocnych na ostatnią chwilę, właśnie wydana przez Znak w książce Zwierciadło. Zanim przejdziemy jednak do rozmowy i zapytam mojego gościa o ten wywiad, o tę rozmowę, o emocje, które towarzyszyły temu wywiadowi i o tym, jaki Andrzej Tarkowski był, jak się zachowywał, a przypomnijmy, że wywiad robiony był na rok przed jego śmiercią. Chciałam, żebyście wysłuchali Państwo fragmentu książki, czytanie z nimi autor, współautor wywiadu Jerzy Ilger. Andrzeja Tarkowskiego. W jaki sposób, Pańskim zdaniem, Państwo powinno troszczyć się o dobra duchowe? No ale możemy mówić też o badaniach aplikacyjnych i podstawowych, tak? Uważam, że naukowcy powinni mieć prawo prowadzenia badań takich naukowych, gdzie być może charakterze podstawowym, gdzie być może ten kontakt ze społeczeństwem nie jest konieczny. Natomiast jeżeli chodzi o te badania, które mają mieć zastosowanie, mają być aplikacyjne, ja mówię teraz też o rozwoju nowych technologii, to tamta informacja z przemysłu, czego oni potrzebują, jest oczywiście konieczna. To jest jakby temat na dłuższą inną rozmowę, tak? Jak te dyskusje z przemysłem przebiegają, ma pan rację. Przemysł chce finansować tylko konkretne rozwiązanie, które w danym momencie jest mu potrzebne. Natomiast nie chce finansować tych badań podstawowych czy prac rozwojowych, najchętniej tylko te aplikacyjne. Natomiast to uzewnętrznienie wolności duchowej. Powiedzieć, to nie to samo, co prawa. Pragnę wyraźnie rozgraniczyć te dwa zagadnienia, które należy ze sobą mieć. Praw można człowieka pozbawić, wolności odebrać mu nie sposób. Szekspir włożył w usta Hamleta słowa. Można by mnie zamknąć w opinię Rzecha i czułbym się czułem na skończonej przestrzeni. Wolność, potrzeba jest, żeby naukowcy danej dziedziny
mieli kontakt. Mówi się, że Andrzej Tarkowski był oszalony na punkcie swojej osoby. Niektórzy twierdzą, że był człowiekiem na misji. Pan z nim rozmawiał na rok przed śmiercią. I czy on się wydawał człowiekiem, który rzeczywiście był takim fanatycznym wyznawcą kultu własnej osoby? Społeczeństwo tylko ocenia komisja, a my tak naprawdę nie mamy tutaj nic.
do powiedzenia, chodzi o to, żebyśmy mieli. Może najpierw sprostuję, że to nie komisja ocenia wszystko, tylko są to niezależni eksperci. Mówił pan o nostalgii, no, ale właśnie to, co odróżniało Tarkowskiego i co sprawiało, że tu się tak nie zrozumiały, to było jego podejście chyba i do przeszłości, i do nowoczesności. Także komisja tak naprawdę w tym przypadku jego bohater mówi. Mężczyzn powiedział, że wyrzeczeń jest wszystko, co istnieje inaczej niż w konieczności. A jeśli w istocie tak jest, to cała nasza cywilizacja zasadza się na grzechu od początku do końca. Popadliśmy w straszliwą dysharmonię. Można powiedzieć, że po części my też te wnioski oceniamy, tak? Tak myślę, społeczeństwo, tak myślę. Bo takie pytanie to nie bezpośrednio przedstawiciel Komisji Europejskiej. Natomiast czy jest to ważne? Jak najbardziej jest to ważne, bo i pogrążamy się w takim materializmie. Te programy, które komisja, tak? Kilkuletnie programy badawcze, które komisja uruchamia, skąd się tematyka się musi brać, tak? Komisja Europejska konsultuje to na poziomie rządowym, ale też na poziomie, powiedzmy, krajowym, regionalnym, tak? Stąd też właśnie uruchamiane są różnego rodzaju projekty, które mają właśnie na celu takie penetrowanie badań, tak? Odnoszącym paradoksalnie na zachodzie przyszłych potrzeb społeczeństwa. I na podstawie tego tworzenie, czy to właśnie regionalnych, czy krajowych polityk badawczych, ale również ma to wpływ na tworzenie następnych takich dużych programów odebrane, w przyszłości komisja ma również zamiar realizować. Także ta część jakby angażowania społeczeństwa, tak, w określanie potrzeb jest jak najbardziej konieczna i no właśnie, czyli może nie do końca rozumieli, tak, ale jakoś ich to ruszało w pewnym sensie. A ja jeszcze chciałam zapytać pana właśnie w takim odbiorze osobistym. Mówi pan, że to była niezwykle silna osobowość. Ale czy nie było też tak, że to było jeszcze coś ponad to? To był człowiek, który widać było, że wszedł już na ten wyższy element poznania i siebie, i świata dookoła. Bo z całego wywiadu wyłania się taki obraz człowieka, który nieustannie kontempluje rzeczywistość, który myśli o niej, który rozważa siebie w różnych aspektach i myśli o materializmie, i o religijności, i o właśnie tej poetyckości wschodniej. Czy rzeczywiście w odbiorze on był, czy czuć było od niego to, że on już jest gdzieś indziej? No to było jedno z najważniejszych spotkań moich w życiu. To było parę godzin zaledwie, ale to we mnie ciągle żyje. Taka pamięć o spotkaniu, no, rzadko jest nam dane spotkać geniusza, no, spotkać genialnego człowieka czy artystę, a o nim można tak powiedzieć z pewnością, bo tacy ludzie, myślę, że patrząc na rzeczywistość i na siebie, i na świat wokoło, widzą dużo więcej, dużo głębiej, sięgają wyżej, ogarniają to wszystko z jakiejś, tak jak pani słusznie mówi, jakiejś innej zupełnie perspektywy. To nie jest to takie doraźne, prozaiczne orientowanie się wokół przedmiotów i rzeczy naokoło, tylko to jest przenikanie ich, docieranie do ich sensu, cały czas zastanawianie się nad przyczynami, nad konsekwencjami, nad głębszym sensem istnienia, tego, co się robi, sztuki, kina, roli artysty w społeczeństwie, to jemu bez przerwy towarzyszyło i ten wywiad to jest takie jego credo rzeczywiście artystyczne i duchowe. Spodziewałam się, że jednak będzie w nim więcej, bo wspominał pan na początku, że Związek Sowiecki bardzo mocno wręcz sabotował jego filmy, jego twórczość, już nie mówiąc o tym, żeby ją wspomagać. Ale zaskoczyło mnie w tym wywiadzie to, że Tarkowski był jednak człowiekiem bardzo pokornym i on nie odnosił się z żalem i z takim smutkiem, czy z jakąś goryczą właśnie czy do Rosji, czy nawet do tych ludzi, którzy, jak sam mówił, nie do końca go rozumieli. Ale w jednym względzie zauważyłam u niego troszeczkę takiego wyrzutu. Jak mówił, że ludzie, którzy nie zadają sobie pytań o sens życia, żyją pragmatycznie jak zwierzęta. Odnosząc się oczywiście do współczesnej kultury cywilizacji. No ta gorycz w nim na pewno była i to się czuło, to było w jego też spojrzeniu, taka melancholia, ale miał tam syna, miał tam rodzinę, która była w jakimś sensie zakładnikami jego.
I my świadomi tego specjalnie unikaliśmy, to sobie powiedzieliśmy w czasie tej nocy, kiedy przygotowywaliśmy się do tego wywiadu, że nie będziemy chcieli stawiać go w trudnej sytuacji i wyciągać go na jakieś polityczne zwierzenia, czy na jakieś deklaracje dotyczące jego sytuacji, czy sytuacji w Związku Sowieckim. Nie chcieli panowie też, żeby cenzura to potem... Nie, tego się nie obawialiśmy, tylko o tym w ogóle nie myśleliśmy, tylko nie chcieliśmy jego stawiać w sytuacji trudnej i chcieliśmy rozmawiać jakby o rzeczach poważniejszych, istotniejszych. Ale niesamowite było to, jeszcze warto o tym wspomnieć, bo w Krakowie na spotkaniu profesor Lubelski opowiedział o tym, jak François Truffaut przygotowywał się do wywiadu z Hitchcockiem i to zajęło mu 2 lata. On zlecił tłumaczenie ścieżek dźwiękowych niektórych filmów Hitchcocka, bo podejrzewał, że one nie są dokładnie dobrze przetłumaczone. 2 lata pracy, a ja o 22 wieczorem miałem telefon. Pan chciał się widzieć z Andrzejem Tarkowskim. Ja mówię tak, czy jutro o 16 może pan być w telewizji Sztokholm. I ja w ogóle nie wierzyłem w to, że do tego spotkania dojdzie. Jakimś cudem doszło, ale mieliśmy na to jedną noc i z przyjacielem moim Leonem Neugerem po prostu przygotowywaliśmy te pytania. Potem rano na Uniwersytecie Rusycyści je poprawnie przetłumaczyli na rosyjski. I to było szaleństwo. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj bym się na taki tupet i bezczelność zdobył. A nie myśli pan, że w tym szaleństwie była jakaś metoda? Sam pan zwracał uwagę, że na spotkaniach, o których pan też pisze tam, padały pytania bardzo akademickie, właśnie słuchaj, może za bardzo przemyślane. No może właśnie, ta spontaniczność, z tego rozczarowania, bo ja opisałem dla tygodnika powszechnego spotkanie z Tarkowskiego z publicznością i z krytykami, które właśnie było dla mnie takim wielkim rozczarowaniem. Ja sobie pomyślałem, Boże, mają takiego wspaniałego faceta i zadają mu takie banalne pytania. I z nim by można naprawdę porozmawiać o czymś ciekawszym i ważniejszym. No i to była oczywiście wielka improwizacja i jak mówię, spora doza tupetu i bezczelności, na którą nie wiem, czy dzisiaj bym się zdobył, gdyby mi powiedziano, że jutro mam o 16 stanąć przed jednym z największych reżyserów świata. Więc w dodatku moim ukochanym reżyserem, ale nie miałem szans na przypomnienie sobie jego filmów, które oglądałem jednak parę lat wcześniej. Filmów, które wtedy niesłychanie przeżyłem. No, Andrzej Rublow, Zwierciadło, Stalker, to jest wielkie kino, które się nie zestarzało i które, mam nadzieję, teraz jakoś powróci. Podobno Telewizja Kultura zakupiła prawa do emisji tych filmów. W Katowicach będzie z końcem listopada przegląd tych filmów. Także myślę, że Tarkowski, który ostatnio był jakoś nieobecny, trochę zapomniany, powinien zająć na powrót należne mu miejsce wśród tych największych. Z tym się zgadzamy oczywiście, a właśnie nawiązując do jego filmów, planował kontynuację Stalkera. Tak. Tylko, że to miało być już zupełnie inny film niż właśnie pierwsza część ta, którą znamy. Podobno była tam mowa o wzięciu na siebie grzechu przemocy w imię szczęścia mas. No to podobno powiedział tylko nam. To jedyne jego wyznanie na ten temat, że marzył o powrocie do Stalkera. Już to było niemożliwe, bo poza Rosją nie mógł tego kręcić bez tych aktorów. Ale rzeczywiście tam poszedł dalej i pokazywał, jak rodzi się faszyzm, jak rodzi się, i zresztą nawiązywaliśmy do Dostojewskiego, do braci Karamazów, do Piesów, prawda, do sięgania po przemoc, która miała usprawiedliwiać, którą miały usprawiedliwiać szlachetne rzekomo intencje, prawda, usprawiedliwienia zbiorowości czy człowieka na siłę, stosując środki, no, niegodne środki, właśnie stosując przemoc, stosując, sięgając nawet po krew, po prostu, po zbrodni. I znamy to z historii, obserwujemy to wokół nas. I myślę, że tutaj Tarkowski szalenie przenikliwie zobaczył, chleba naszego co poprzedniego daj nam świat, dzisiaj tak, i odpuść nam nasze winy. Na to musimy właśnie niestety kończyć. Jeżeli był moim Państwa gościem, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. I rozmawię o książce, a właściwie o wywiadzie Rzece pod tytułem Zwierciadło autorstwa Leonarda Neugera i Jerzego Ilga. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To była audycja Między kropkami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Polskie Radio 24. Pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc. Trudne wybory. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat powiększamy. Magazyn redakcji międzynarodowej Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zapraszamy. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Przez internet można szybko powiadomić policję o sprawach, które nie wymagają pilnej interwencji. O mapie zagrożeń rozmawiano w Augustowie na spotkaniu z wiceministrem spraw wewnętrznych. Wiele sprawą grzesznymi. Szczegóły dojście w godzinę śmierci naszej. W komendzie powiatowej policji w Augustowie oprócz funkcjonariuszy uczestniczyła również młodzież z klas mundurowych. Przyznała jednak, że mało wie o mapie zagrożeń, jednak podoba im się taka forma kontaktu z policją. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Na dzielnicy wiceminister Jarosław Zieliński mówi, że mapa właśnie temu służy. Chodzi o to, żeby mieszkańcy wskazywali policjantom problemy do rozwiązania. Policja to rozpoznaje i reaguje. Dzięki temu Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. W trakcie spotkania w Augustowie przypominano o obowiązku noszenia odblasku poza obszarem zabudowanym. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz mówi, że wpływa to na nasze bezpieczeństwo. Ten element obowiązkowy daje szansę innym uczestnikom ruchu na to, żeby nas odpowiednio wcześniej dostrzegli, zareagowali, żeby nie doszło do zdarzeń, które później w konsekwencjach są bardzo poważne. Noszenie elementów odblaskowych po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązkowe od 2 lat. Wojciech Szubsta, Polskie Radio Białystok. Członkowie ONR, Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego oraz organizatorzy Marszu Niepodległości protestowali przed siedzibą polskiego oddziału Facebooka w Warszawie przeciw blokowaniu ich portali profili strony serwisa. Wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak powiedział podczas protestu, że jego zdaniem Facebook, dopuszczając się blokowania profili o charakterze narodowym, mógł złamać polskie prawo. Bosak mówił, że przedstawiciele narodowców byli